Przy doborze asortymentu narciarskiego ważne jest, aby ten materiał był wodoodporny, jak i wiatroszczelny, ale także oddychający. Coś, co zapewni komfort użytkownikom, to na pewno system kieszeni wewnętrznych, które umożliwiają chociażby przechowywanie różnych materiałów, które mamy ze sobą, ale także chociażby wpięcie sobie muzyki za pomocą odtwarzacza MP3. Ważne też będzie miejsce na ski pass, gdzie w rękawie, gdzie możemy sobie schować nasz karnet na stok. Bardzo istotne są wszystkie funkcje, które znajdują się w produkcie. Z tych materiałów, z których my korzystamy, to ważne, żeby to były materiały tak zwane dry fit, czyli materiały, które są szybko schnące. Istotnym elementem jest właśnie ten system dry. On zapewnia odpowiednią suchość i w związku z tym komfort termiczny. Istotny jest również system warm. On zapewnia z kolei taki komfort termiczny, powoduje szybkie odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Również systemem, który stosujemy w naszych produktach, jest system Shell. On zapewnia z kolei odpowiednią wodoodporność i wiatroszczelność. Po czym poznać dobrą kurtkę? Dobrą kurtkę przede wszystkim poznamy po membranie, która jest dopasowana w zależności od potrzeb. Dla wymagających bardzo narciarzy są to membrany od 10 tysięcy wzwyż, w zależności od warunków, w jakich oni jeżdżą. Istotne jest również w kurtce to, aby nie krępowała ruchów, aby była wykonana z materiałów, które dają pełen komfort w poruszaniu się na stoku. Zadbaliśmy również o to, żeby była wysoka garda wykończona miękko, tak ażeby nie były otarć podbródka. Pojawiają się również w kurtce materiały reflective, czyli takie, które odbijają światło, dzięki czemu przy chociażby jeździe wieczornej jesteśmy bardzo dobrze widoczni na stoku. Idealne spodnie, co powinny mieć? Idealne spodnie powinny mieć również odpowiednią membranę dostosowaną do warunków, w jakich będziemy spodnie użytkować. Również powinny nie krępować ruchów i być wykonane z materiałów elastycznych. Istotne jest również to, aby wewnętrzna wyściółka spodni zapewniała dopasowanie do buta narciarskiego. Jest ona najczęściej wykończona silikonem, która pozwala swobodnie ułożyć spodnie na bucie. Mitem jest to, że powinniśmy się ubierać na cebulkę tak zwaną. Tak na dobrą sprawę wystarczą nam dwie dobrze dobrane warstwy. Pierwsza jest to bielizna termoaktywna. Ona zaspokaja nam potrzebę termowentylacji, odpowiedniego komfortu cieplnego. Natomiast drugą warstwą już jest kurtka, która zabezpiecza nas przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, czyli zapewnia nam wodoodporność, jak i wiatroszczelność. Jeżeli warunki są bardzo wymagające, to można zastosować również polar jako warstwę pośrednią.